dwa dni turniejowe, jakby dzień po dniu, to też jest taki wysiłek czysto fizyczny dla organizmu. No i nawet ci najlepsi zawodnicy mają czasem problemy z tym, aby te siły odpowiednio zregenerować, a my rozpoczynamy już to spotkanie finałowe. Pierwsze punktowane rzuty w wykonaniu Oli wędrują w tarczy. Na otwarcie całkiem przyjemna wartość, 81 punktów. No i emocjonujemy się, słuchajcie, tym meczem. Potem pokażemy prawdopodobnie dwa półfinały, no i spotkanie finałowe panów, zatem dzisiaj cztery spotkania, ale mam nadzieję, że cztery spotkania, które swoim poziomem naprawdę dostarczą Wam mnóstwa emocji. Witamy oczywiście bardzo gorąco wszystkich, którzy postanowili ten niedzielny wieczór spędzić razem z nami. Lidia Konwent, jest Kamil Choroń, Meny, Andrew Gilara, kto tam jeszcze z nami jest, wcześniej widziałem użytkownika, jest tak, Marcin Piotr Flyfish, także słuchajcie, dołączajcie, kibicujcie, no i co, mamy nadzieję, że doświadczymy dzisiaj naprawdę kapitalnych emocji, a pewnie wszyscy ostrzą sobie na ten finał panów, ale zanim finał panów, no to tutaj mamy pojedynek Oli i Gosi, także patrzymy, czym panie nam poczęstują, czym panie nas poczęstują w tym spotkaniu, w tym najważniejszym spotkaniu drugiego dnia Pucharu Polski. Wczoraj mocną stroną Gosi były kolejki z potrójnymi. Dużo miała właśnie podejść typu 80 plus, czy kilka setek też u niej się przydarzyło. I tym razem w tym meczu też weszła w to w bardzo dobry sposób. Od stówki zaczęła. Niestety później bez tych potrójnych. Tak, to wczorajsze spotkanie finałowe na pełnym dystansie, siedmiolegowym, zakończone zwycięstwem Moniki 4-3. No, zobaczymy, czy dzisiaj gdzieś tam Gosia będzie miała ten finał w pamięci. Czy to już jest w ogóle zupełnie odrębna dla niej historia? Bo też tak jest z reguły wśród sportowców, tak, że jak grasz taki finał po finale, to sobie myślisz, no kurczę, no dwa razy z rzędu przegrać finał, no to byłaby trochę, nawet nie trochę, taka duża, można powiedzieć, przykrość. No i czy dzisiaj taka rehabilitacja w jej wykonaniu nastąpi? Lidia Konwent napisała, że Białeccy to mają zdrowie, wczoraj byli w Krakowie, no ale słuchaj, no teraz przy tym dobrym połączeniu komunikacyjnym całkiem szybko można się przedostać z miejsca w miejsce. No i teraz świetne podejście, 100 punktowe Oli, już tylko 47 punktów na liczniku pozostaje, więc za chwilę prawdopodobnie pierwsze lotki na objęcie prowadzenia 1-0. Ale z presa ze strony Gosi też stówkę dorzuca. No i brawo, brawo, świetnie, nawet ta pomyłka na tej potrójnej siódemce tutaj nie zbiła absolutnie, jest takiego pantałyku rytmu rzucania podwójne 13, rozpoczyna, można powiedzieć, od takiego mocnego akcentu, świetnie, świetnie, teraz wchodzi w ten drugi lek Gosia, widać było przy tym trzecim rzucie taki lekki margines bezpieczeństwa zastosowała, aby przypadkiem nie wybić sobie, powiedzmy sobie, tej lotki z potrójnej nie 20. Dokładnie, a ze 160 nadal jest szansa na dziewiątą lotkę, która już niestety nam prysła. Tak jeszcze wracając, że wczoraj oglądaliśmy kilka takich naprawdę świetnych finiszy w kategorii pani. Było 77 kończone, 98 dwa razy, czy 118 też przez właśnie Gosię Markowską. Tym razem również te double, na razie 1 na 1, 100% pewności. No to już jest, można powiedzieć, taki super poziom krajowy. Tutaj absolutnie bez żadnego nadmiernego słodzenia, czy też owijania w bawełnę, czy też koloryzowania rzeczywistości. No grają dwie najlepsze dzisiaj zawodniczki. No i muszę powiedzieć, że na razie grają bardzo, ale to bardzo przyzwoicie. No i to są też takie spotkania, które na pewno nam będzie się dużo łatwiej komentowało, prawda, kiedy takich przestojów w grze zbyt dużo nie będzie. One pewnie się zdarzą, natomiast to nie będzie tak, że to będzie dominowało w tym pojedynku. Ja pozdrawiam z czatu Polish One. Siema, Michał. O, jest z nami Jacek Cieszyński. No, witamy Jacka. No, już tutaj dzisiaj z Robertem szykowaliśmy się na spotkanie pierwsze pucharowe Jacka Cieszyńskiego, natomiast gdzieś tam taka sytuacja, można powiedzieć, nieoczekiwana przez niego, no musiał uciekać, a już o tarcze 18, drogi Jacku, wygodnie sobie z Robertem rozsiedliśmy, czekaliśmy na twój mecz, już nie pamiętam dokładnie z kim, więc troszkę nam smutno, że nie mogliśmy się dzisiaj w akcji oglądać. Teraz 140 Olimi Białeckiej, niestety nie ustawiająca jeszcze. Tak,
Czekaj, jeszcze, ja jeszcze przywitam Simona, Mariusza Rosoła, Desprytus, nie, drabinki, słuchaj, nie mamy, jest Klapson, widziałem Remika Bartosa, PG, tak, tam w tle widziałeś wcześniej, bo tam siedział na pewno Jurek Kobylarz, który na pewno w ćwierćfinale się zameldował, a czy dalej nie mamy tutaj żadnej wiedzy, a i teraz bolesna to a będzie. Teraz dwie kolejki 140 i 100 pozwalają na wygodny finisz dla Oli, ale potrzeba było do tego pojedynczo 18, niestety pomyłka. I jeszcze raz pomyłka na singlu, tym razem triple wszedł na sektorze piątek. No i jest teraz szansa. I wykorzystana. Wykorzystana przez Gosię, więc tutaj można powiedzieć, że nie skarciła jej Ola w tym swoim poprzednim podejściu. Dostała drugą szansę, aby wyrównać stan rywalizacji. No i na tej podwójnej 20 okazała się skuteczna. Dla siebie na szczęście, wyrównując stan meczu 1-1, no to drugi lek przed nami. Trzeci, przepraszam. Ale to był drugi lek, gdzie potrzeba było tylko jednej lotki na dubla. Było kilka takich małych turbulencji przy dostaniu się do jej wartości podwójnej przy pomyłkach na singlach, ale te double siedzą dzisiaj perfekcyjnie. No, chcemy, żeby tak było, można powiedzieć, do samego końca. To by świadczyło o tym, że naprawdę mimo już tych kilku spotkań dzisiaj rozegranych, później pory ta koncentracja u obydwu zawodniczek jest na bardzo wysokim poziomie. Rehabilituje się teraz Gosia po tej pierwszej, gorszej kolejce. Też trzeba powiedzieć, że dobre tempo tego spotkania. Tutaj obie panie bez zbędnego jakiegoś przeciągania szybko podchodzą, ustawiają się na linii rzutu i oddają trzypunktowane właśnie rzuty. Jest z nami Ania Ceglarek, Maciek Mok, Ders. Także witamy. Jest z nami w tym momencie 200 osób, także super wynik, słuchajcie. To dzisiaj pewnie aż tak często, jak to bywa podczas turniejów w pasku, na ten czat nie będę zerkał, no bo dzisiaj duże rzeczy absolutnie mogą się przytarczyć dziać, a takie półfinały i finały, no to jednak to jest coś, co na pewno też tutaj będę chciał bacznie śledzić od samego początku do końca. Paprocha, słuchajcie, już nie ma, ktoś tam pytał, żeby za mikrofon usiadł, natomiast już pojechał, pożegnał się z nami, powiedział na koniec do jutra. Oczywiście jutro się z nim nie zobaczymy. A my wracamy, słuchajcie, na tarczę 167. Było do skończenia, ale tutaj Ola na pewno jeszcze zdaje sobie sprawę z tego, no, na tym etapie lega, że tą delikatną przewagę, taką dającą jej troszkę bezpieczeństwa nad Gosią ma. Dokładnie. Nieco lepiej wygląda na razie Ola na dystansie i szybciej dochodzi do wartości kończących. Była jeszcze szansa na pójście na bula, ale niestety potrzeba było potrójnej osiemnastki. Na szczęście dla Oli jest jeszcze w miarę spokój. No i teraz w końcu je wpada potrójna wartość. Jest lekka presja. Ależ boli ta singlowa trzynastka, musi odejść od tarczy Ola. Pierwsza pomyłka na dublu, ale bolesne, tak jak mówisz. Dokładnie tak, PG dobrze odpisał, jeżeli chodzi o tę różnicę pomiędzy finałami wczorajszymi a dzisiejszymi. No, różnica jest, można powiedzieć, żadna. Tam wczoraj był oddzielny turniej, podobnie dzisiaj. Tak chwaliliśmy tą skuteczność na dublach. W legu numer 1, w legu numer 2. Teraz troszeczkę gdzieś ta precyzja uciekła. Niewielkie pomyłki. I co? Zero. Jednak bardzo zero. Niewielkie pomyłki Oli Białeckiej. Szansa na ukradnięcie tego lega. I
I co? I tak się dzieje, tak się dzieje. Więc to, co Klaudiusz przed chwilą powiedział, czyli ta szansa na ukradnięcie Lega, pojawiła się i Małgosia, Gosia wykorzystuje niemoc Oli w Legu numer 3. No i pierwsze przełamanie w tym spotkaniu stało się faktem. No i teraz może sobie Ola trochę pluć w brodę, ponieważ miała wiele szans, ale trzeba docenić również Gosi, która pozostaje na 100% perfekcji na dablach. No to może być kluczowy czynnik. Zresztą to jest z reguły kluczowy czynnik we wszystkich spotkaniach darterskich. Dokładnie, punkty przyznaje się za trafione podwójne, nie za trafione potrójne. Czy za maksy. No tak, Job 3K napisał, ale still. No, trzeba powiedzieć, że tutaj no, miała wszystko w swoich dłoniach, Ola. No, ale tak jak to bywa, no, nie trafiasz, to dajesz szansę rywalowi i rywal z tej kolejnej szansy jednak skorzysta. No tutaj Gosia spokojnie, można powiedzieć, punktowała, tam nie było jakiegoś szaleństwa na liczniku. Ale tą taką, można powiedzieć, cierpliwością dała sobie okazję, żeby objąć prowadzenie w tym spotkaniu. Tak się stało. No i być może za chwilę będzie odkradzenie Lega, ale do tego jeszcze kawałek drogi. Pierwsza kolejka z potrójną autorstwa Oli była w poprzedniej serii rzutów w tym Legu. Tak, słuchajcie, potwierdzam. Ola to siostra Sebastiana Białeckiego, tutaj żadna tam przeszywana, po prostu siostra. I Ola, będąc z drugiego licznika, teraz już sobie wypracowała solidną przewagę. I przy słabszych kolejkach Gosi może tę przewagę jeszcze bardziej powiększać. Jedno ze słabszych podejść. Ale przypominamy, że tutaj w tym Legu to Ola kończy rzucanie. Jest trochę sytuacja podobna z tego poprzedniego Lega. Ta przewaga na dystansie nie była, natomiast wszystko oczywiście rozegrało się na samym końcu. Witamy Maćka Gamera, Damiana Tomaszewskiego. Jest z nami Siwy. 240 osób z nami. Super, słuchajcie, zostańcie z nami do samego końca, bo no wiele na to wskazuje, chociaż nie mamy tutaj takich doniesień ze stolika organizatorskiego, no, że będziemy mieli wszyscy wspólnie okazję zobaczyć w grze Sebastiana Białeckiego w półfinale, a być może i w finale. Wiem też, że zobaczymy również trzeciego z rodziny Białeckich, Piotra, tatę Oli i Sebastiana. Czyżby dzisiaj wszystko miało paść łupem teamu Białeckich? Są na to szanse. Ale trzeba jeszcze poczekać. Tytus Kanik, można powiedzieć, że taki murowany faworyt co najmniej do półfinału dzisiaj już odpadł, więc niewykluczone, że kolejne niespodzianki gdzieś tam w perspektywie przed nami. Dokładnie. Wczoraj zmierzył swoich rywali Tytus. Pamiętamy 92,5 średniej z pojedynku półfinałowego. No to patrzymy na Ole, bo są szanse na remis. No i wykorzystuje. Przełamanie powrotne. Brawo. Mocny jest klan Białeckich, napisał Jacek Ciszyński. Można powiedzieć, że idealnie wstrzelił się ze swoim komentarzem. To wszystko było w momencie, kiedy Ola odłamywała Gosię i wyrównywała stan tego meczu na 2-2. Zatem 4 Legi za nami, maksymalnie 3 przed nami. Na minimalnie 2. No ktoś tutaj te 4 na liczniku musi mieć i będzie się cieszył ze zwycięstwa. Świetnie wytrzymała Ola presję poprzedniego Lega. Nie dość, że startowała z drugiego licznika, to jeszcze w przypadku porażki w tamtej partii. 180 punktów Oli Białeckiej, napędzona. Świetnie wchodzi, można powiedzieć, w Lega numer 5 w tym spotkaniu. No brawo, brawo, jeszcze raz brawo. Wczoraj się nie doczekaliśmy, ale dzisiaj już chyba przy pierwszym podejściu na tarczy telewizyjnej jest ta 180 nam ujawniona i pokazana w całej kozłowości. No pięknie, pięknie, fantastycznie można powiedzieć, odpaliła. No to teraz to ona ma takie swoje, bym powiedział, darterskie 5 minut, to ona zdecydowanie jest na fali. Można powiedzieć, że ten mental jest teraz na takich wyżynach, można powiedzieć. I trzeba po prostu z tego teraz skorzystać i
tutaj tego piątego lega zapisać na swoje konto. No i teraz ta przewaga wygląda naprawdę mierząco w tym piątym legu. Prawie 260 punktów przewagi Gosia. Musi się obudzić i też to robi. Też to robi, brawo, bo chcemy tutaj emocji w tym spotkaniu. Troszkę nam ten licznik, można powiedzieć, Gosi po tym objęciu prowadzenia na 2-1 przyhamował. Ważne, żeby do tego spotkania wróciła. Może właśnie tam powinna szukać swojego szczęścia Gosia, na sektorze 19, tam dwie potrójne i wysokopunktowa kolejka. A na górze jednak czegoś brakuje. 79 Ola Białecka. Nie będzie jeszcze zakończenia. Niska piątka wyeliminowała te szanse, ale jest czas. Są te 200 punktów przewagi około. No nie pomaga. Nie pomaga sobie niestety Gosia. No to patrzymy na tego topa Oli. No i patrzmy. Fantastycznie. Po raz kolejny obejmuje prowadzenie 3-2, ależ można powiedzieć, ta dziewczyna zachowuje nerwy na wodzy, bo przegrywając 1-2, no i od tego momentu zaczęła grać, no chyba najlepiej, jeżeli chodzi o to dzisiejsze spotkanie finałowe. I wracamy do perfekcji na dablach. Jest zakończenie pierwszą lotką. Bez żadnego rozmieniania się, czy gdzieś może miała gdzieś z tyłu głowy, że ma ten czas, ale takie myślenie czasami jest zgubne, że myślimy sobie, rozluźniamy się, że jest ten czas, a tu zaraz się okazuje, że rywal rzuca 100 czy 140 i się już te nogi się w kolanach uginają, nie wiemy, co się dzieje i zaraz można przegrać lega, ale jest w pierwszej lotce zamknięta ten top. Tak, to wszystko, co mówi Klaudius, jest oczywiście prawdą, też każdy zawodnik zupełnie inaczej reaguje na stres, jednego to mobilizuje, u innego, można powiedzieć, pogłębia, można powiedzieć, ten taki strach, ten taki brak wiary we własne umiejętności. Także jest to sprawa bardzo indywidualna. No i teraz jest taka sytuacja, że po prostu Gosia musi tutaj, nie może sobie pozwolić już na jakiś słabszy moment, na właśnie takie punktowanie jak teraz 30-punktowe, to jest coś, co z reguły pozwoli Oli powiększać tą przewagę, którą w tym momencie sobie wypracowała. Nawet rzucając takie 59, to jest dalej prawie 30 punktów więcej w podejściu niż Gosia. No w końcu można powiedzieć, bo ta przewaga 100-punktowa robiła się już mocno niebezpieczna dla Gosi. Trochę brakuje właśnie Gosi tych częstszych kolejek. Co najmniej jedną potrójną, prawda? Dokładnie. No wczoraj to wpadały bardzo, bardzo regularnie. Och, tak jakby troszeczkę się zawahała przy tym trzecim rzucie. Ale koniec końców bardzo, bardzo dobra kolejka. Ponad 100-punktowa. No, taką serwuje nam Ola. 140 w tarczy, 62 do końca. Wydawało się, że tutaj troszeczkę oddechu złapie Gosia, natomiast Ola zupełnie inaczej do tego tematu podeszła. Powinny być lotki mistrzowskie. Tym razem minimalnie wtrafione obręcz. Można było usłyszeć. Dwudziestki. Można było usłyszeć odgłos tego. Dźwięk metalu, prawda? Tak, dźwięk metalu, odgłos tego wbitego krotu, który gdzieś tam zahaczył o ten drut przy podwójnej 20. Realne szanse, 3 lotki. I już pierwszą Ola Białecka, zwycięzczynią drugiego dnia turnieju Pucharu Polski POD w Warszawie. Pokonuje Gosię Markowską 4-2, brawo, brawo Ola, od stanu 1-2, no zaczęła grać po prostu fenomenalnie. Zaraz powinniśmy zobaczyć właśnie średnie 61-58 ze strony młodszej z zawodniczek, ale
jakże wielkie umiejętności pokazała w tym spotkaniu Ola. Gdzieś praktycznie tylko chyba w jednym legu, gdzie tam się trochę na tych dublach zamieszała, ale tak, ostatecznie... Tak, to był ten trzeci leg, kiedy to przełamają Gosia na 2-1. Wydawało się, że to może być taka karta dla Gosi, prawda, przychylna. Tak. Że ona zaraz poprawi swoim na 3-1 i będzie o włos od tego, aby no jednak, można powiedzieć, tą wczorajszą porażkę troszeczkę sobie zrehabilitować. No, stało się zupełnie dla niej inaczej. Tak samo jak wczoraj, więc nowa zwycięzczyni Ola Białecka. Brawa dla niej, ale też brawa dla Gosi, bo znaleźć się w finałowych spotkaniach 2 dni z rzędu to też pokazuje nam, że jest ona naprawdę w dużej formie.